Bardzo proszę wszystkich o zajęcie miejsc. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, 1309, 1696 i 1815, otwieram 17 w 8 kadencji sesję Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Witam bardzo wszystkich bardzo serdecznie na przybyłych na dzisiejszą sesję, w szczególności pana burmistrza Piotra Wiśniewskiego, panią skarbnik Agnieszkę Ziółkowską, pana sekretarza Ryszarda Machnowskiego. Witam wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych z naszej gminy. Witam radnych powiatowych w osobie pani Marzeny Niekraś. Witam również panie, panów sołtysów oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Bardzo proszę wszystkich o powstanie do hymnu. Bardzo proszę usiąść. Bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności na dzisiejszej sesji. Tak. Czy wszyscy już potwierdzili swoją obecność? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż mamy kworum. Jesteśmy władni podejmowania uchwał. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcia porządku obrad z 17. sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Porządek państwo radni otrzymali. Czy ktoś ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Jeśli nie, w takim razie przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku było 15 radnych. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcia protokołu z 16. sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.
protokół. Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z protokołem, był wyłożony również w biurze rady. Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia co do protokołu z 16 sesji Rady Miejskiej? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Stwierdzam, iż protokół z 16 sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdania burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pełniąc urząd burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w okresie międzysesyjnym wydałem następujące zarządzenia. Zarządzenie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w magazynie obrony cywilnej. Zarządzenie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2019 rok oraz zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Powyższe zarządzenia publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. Szanowni Państwo, 20 grudnia 2019 roku uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie. 21 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczynie i 22 grudnia wspólnie z częścią tutaj Państwa radnych uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą. Za wszystkie zaproszenia chciałbym serdecznie podziękować prezesom tychże Ochotniczych Straży Pożarnych. 31 grudnia, proszę Państwa, wspólnie z mieszkańcami tutaj Dobrzynia nad Wisłą oraz wspólnie z Państwem radnymi powitaliśmy Nowy Rok przed Dobrzyńskim Domem Kultury Żak. W dniu 8 stycznia 2020 roku w Dobrzyńskim Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyń nad Wisłą odbył się koncert świąteczno-noworoczny połączony z wręczeniem nagrody imienia Adama Adamandego Kochańskiego. Organizatorem głównym koncertu był Dobrzyński Dom Kultury Żak oraz Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej. W tym roku nagroda została przyznana panu Pawłowi Śliwińskiemu za szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz lokalnej społeczności. W koncercie wzięli udział zaproszeni goście, m.in. wojewoda kujawsko-pomorski pan Józef Ramlał, pani marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Aneta Jędrzejewska oraz poprzedni laureaci na czele z panem profesorem Mirosławem Krajewskim. Drodzy Państwo, w trakcie koncertu odbyły się występy muzyczne. Wystąpiła m.in. Dobrzyńska Orkiestra Strażacka, wystąpiła pani Magdalena Hajduk, mieszkanka naszej gminy oraz swój występ uświetnił również pan Michał Hajduczenia wspólnie z zespołem. W trakcie koncertu odbyła się również aukcja obrazów, z której dochód został przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz odbyło się również losowanie nagrody niespodzianki. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim za pomoc w organizacji koncertu. Szczególne podziękowania dla pani dyrektor Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak Kasi Lejmanowicz z pracownikami, dla dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki pana Łukasza Wasilewskiego, dla państwa radnych. Szczególne podziękowania również dla pani Doroty Kalinowskiej, która była przewodniczącą kapituły, jak również pomagała w przygotowaniach. Myślę, że pani przewodnicząca później jeszcze parę słów od siebie pewnie będzie chciała tutaj w tej kwestii dołożyć. Także serdecznie dziękuję wszystkim. Powiem tak od siebie, że według mojej opinii, jak i opinii osób, które były, koncert był bardzo, bardzo udany. Drodzy Państwo, 11 stycznia 2020 roku brałem udział w Wiktoriadzie, w ramach której organizowany był turniej Unihokeja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, piłka siatkowa kobiet oraz futsal. Były to zawody dla Ochotniczych Straży Pożarnych, upamiętniające pamięć zmarłej tragicznie członkini OSP w Dobrzyniu nad Wisłą, Wiktorii Sztarbowskiej. Turniej organizowany był przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki. W Wiktoriadzie uczestniczyli również zaproszeni goście, m.in. pani marszałek Aneta Jędrzejewska, komendant gminny, pan Stanisław Sobociński oraz członkowie zarządów Dobrzyniu nad Wisłą, pan Bogdan Bruliński i Stanisław Piekarski. Tutaj również podziękowania dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą, jak również kolejne dla pana dyrektora. Dwudniowa impreza, bardzo udana, połączona również ze zbiórką pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za to serdecznie dziękuję. 14 stycznia, proszę państwa, 2020 roku zastępca pan Sebastian Olewiński uczestniczył w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski rozpoczynającą pracę nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 już tym razem. 20 stycznia bieżącego roku wręczyłem dyplomy oraz pamiątkowe książki w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Dobrzyń nad Wisłą dla najaktywniejszych czytelników 2019 roku. Jeszcze, proszę państwa, zapomniałem dodać, że również podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się u nas w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak koncert, na którym również przeprowadzona była aukcja i wszystkie pieniążki trafiły na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdania przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym. W tym okresie, jak co tydzień, pełniony jest przeze mnie dyżur w każdy wtorek w godzinach od godziny 12 do godziny 16.30. Również 8 stycznia brałem udział w uroczystości rozdania, wręczenia nagrody imienia Adama Adamanego Kochańskiego, która ta uroczystość była również uświetniona koncertem świąteczno-noworocznym. I teraz przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Podpunkt B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Na państwa ręce złożyłam dzisiaj autopoprawkę do zmian budżetowych. Ta autopoprawka dotyczy załącznika numer 4, a mianowicie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Do tego zostało przeniesione 3,5 tysiąca złotych. Są to wpłaty na rzecz związków gmin. W związku z tym, że dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększyły się o 3,5 tysiąca złotych, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejszyły się o 3,5 tysiąca złotych, w związku z tym w części uchwały budżetowej paragraf 7 otrzymuje brzmienie. Paragraf 7 uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy. Podpunkt 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 544 tysiące złotych. Podpunkt 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 991 000 5 zł i 43 grosze zgodnie z załącznikiem numer 6. Zmiany budżetu na 2020 rok polegają na zwiększeniu o kwotę 57 952 zł i 22 grosze wieloletniego programu Niebo nad Astrobazami. Wprowadza się do budżetu kwotę 29 571 zł i 48 groszy na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wprowadza się do budżetu kontynuację wydatków związanych z infostradą Kujaw i Pomorza. Koszt zadania przewidziany na 2020 rok to kwota 5 tysięcy złotych, którą przenosimy z wydatków bieżących w administracji. Zmienia się nazwę zadania: modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Halinie, Główczynie, Kamienicy, Płomianach oraz Zbyszewie na zadanie: modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w
Halinie, Główczynie, Kamienicy, Krojczynie, Płomianach oraz Zbyszewie. Łączny koszt zadania to 61 500 zł, z czego 48 000 zł i 75 groszy pochodzi z Funduszu Sołeckiego. Zwiększa się o kwotę 5 000 zł inwestycje stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, między innymi w miejscowości Halin, Kisielewo, Krojczyn oraz Płomianach. Łączny koszt zadania to 26 400 zł, z czego Fundusz Sołecki to kwota 21 400 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w administracji. Zwiększa się o kwotę 5 000 zł inwestycje adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców. Łączny koszt zadania przewidziany na 2020 rok to 15 000 zł i środki pochodzą z przesunięcia wydatków bieżących w administracji. Zwiększa się o kwotę 5 000 zł inwestycje adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców. Łączny koszt zadania to również 15 000 zł i środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w administracji. Wprowadza się do budżetu inwestycje dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mokowie. Środki w wysokości 200 000 zł pochodzą z następujących źródeł. 70 000 zł z wydatków bieżących w administracji, 50 000 zł z utrzymania operacyjnego OSP, 20 000 zł z dodatków mieszkaniowych, 20 000 zł z oświetlenia drogowego oraz 40 000 zł z inwestycji organizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na chwilę obecną środki operacyjne OSP będą wynosiły 130 000 zł. Wprowadza się do budżetu zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości 266 000 zł. Środki pochodzą z wynagrodzenia w dziale 801 Oświata i Wychowanie. Tutaj te wydatki zostały dokładnie omówione z dyrektorami szkół, w związku z tym dyrektorzy szkół wiedzą o tym i za ich zgodą z tego wynagrodzenia przenosimy te 266 000 zł. Zmiany w rozdziale 010.95 pozostała działalność spowodowane są zwiększeniem wydatków w poszczególnych paragrafach. Dokonuje się również następujących zmian, ale w części tylko i wyłącznie opisowej budżetu. W rozdziale 616 drogi publiczne gminne, bieżące utrzymanie dróg i chodników w gminie, remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg to 170 000 zł. Natomiast Fundusz Sołecki na zadania bieżące to 251 736 zł i 70 groszy. Poprzednio w budżecie Państwo mieliście zapis 189 000 zł, jeśli chodzi o bieżące utrzymanie dróg, a 232 736 zł i 70 groszy z Funduszu Sołeckiego. W rozdziale 705 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Koszty utrzymania mienia gminnego 19 000 zł, natomiast Fundusz Sołecki 8 800 zł. W budżecie był zapis 20 000 na utrzymanie mienia gminnego, a 7 800 zł na Fundusz Sołecki. W rozdziale 904 utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymania zieleni w wysokości 10 000 zł. W ramach tego wyodrębnia się 2 000 zł na Fundusz Sołecki. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik bardzo. Jeszcze jeśli, przepraszam tak, bardzo, proszę. Jeśli można Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o zmianę załącznika Funduszu Sołeckiego, jest to załącznik numer 5. Zostaliśmy zobligowani do tego, aby
wszystkie zadania związane z Funduszem Sołeckim w tabeli dotyczącej tych zadań wyodrębnić w podziale na dział, rozdział i paragraf. W związku z tym ta tabela jest rozszerzona i mam również ogromną prośbę do Państwa sołtysów o to, żeby po prostu każdy wydatek związany z Funduszem Sołeckim był wcześniej z nami uzgadniany, żeby nie było problemu, że na przykład zostanie przekroczona kwota jakiegoś paragrafu. Także w związku z tym bardzo proszę o tym pamiętać, że przed realizacją jakiegoś zadania bardzo proszę tutaj zgłosić się albo do swojego opiekuna, albo do księgowości, żeby uzgodnić wydatki. I jeszcze, jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć, to bardzo prosiłabym o realizację bieżąco wydatków Funduszu Sołeckiego, żeby w grudniu nie był na sam koniec budżetu nie było takiej sytuacji, że Państwo dokonujecie ostatnich wydatków. Moim zdaniem ostatni wydatek dotyczący grudnia może dotyczyć organizacji na przykład Mikołajek 6 grudnia, a wszystkie pozostałe zadania powinny być zrealizowane maksymalnie do końca listopada. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Co prawda nie ma wszystkich sołtysów z nami. Może też byłoby dobrym, abyśmy to w formie pisemnej pani skarbnik również wystosowali to do pozostałych sołtysów nieobecnych na dzisiejszej sesji. No dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zadawanie pytań, rozwianie jakichkolwiek wątpliwości. Przypomnę jednak, spotkaliśmy się na komisji wspólnej, te wszystkie zagadnienia były dość szczegółowo omawiane, dość długo dyskutowane, ale bardzo proszę, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Grzegorz Raszkiewicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście. Ja patrzę na ten projekt uchwały i tak trochę mnie razi ilość w jednej uchwale punktów, że mamy wydatki praktycznie na 500 000 zł i to tak podzielone tu 15, tu 20, ale są wydatki 266 tysięcy, 251 tysięcy i uważam, że na takie duże wydatki powinny być projekty uchwał osobno, bo na jeden punkt radni mogą głosować za, a na inny przeciw. I w tym przypadku uważam, że jeżeli nie jest to możliwe rozbicie już teraz na konkretne projekty drobne, powinniśmy punkty głosować każdy osobno, bo nie ze wszystkimi punktami się zgadzamy i nie wszystkie punkty powinny być razem przegłosowane. Bo ja uważam, że trzeba wyjaśnić, bo tu jest na przykład 266 tysięcy koszty postępowania sądowego. No nie wiem, czy ktoś z mieszkańców wie, o co w tym wszystkim chodzi. Trzeba by to wszystko wytłumaczyć, przedyskutować. Są to pozostałości, może nie z naszej winy, które trzeba wydać, ale trzeba mieszkańców i sołtysów uświadomić, bo z tego co wiem, to sołtysi nawet narzekają, że przychodzą na sesję i bardzo mało wiedzą, bo owszem, my po komisji jesteśmy poinformowani, o co w tym wszystkim chodziło. My przegłosowujemy tak lub nie, a oni idąc między mieszkańców nie wiedzą, co im mogą z tego wszystkiego powiedzieć. Dlatego uważam, że te punkty powinny być przegłosowane każdy oddzielnie. Dziękuję. Szanowny panie radny, jeśli mógłbym tylko powiedzieć, właśnie po to są sesje i po to jest to uzasadnienie, że również pan radny może pani skarbnik zapytać się i pani skarbnik
szerzej opowie, jeśli jest taka potrzeba, to na dany punkt oczywiście możemy to rozszerzyć, tak jak to było na komisji, ponieważ no, część tych podpunktów jest drobnych, no, może i faktycznie moglibyśmy to rozbijać w następnej sesji na poszczególne uchwały. W każdym bądź razie, panie sekretarzu, czy moglibyśmy to głosować, podjąć kolejnymi każdy punkt? To znaczy, jeżeli patrzeć od strony możliwości prawnych, to wniosek pana radnego można by było skrajnie zamienić na przykład w kilkadziesiąt uchwał dotyczących zmiany budżetu, jedna uchwała po drugiej i tak dalej, ale to byłoby wbrew zasadom logicznej, racjonalnej legislacji. Stąd wszelkie zmiany, które na dzień podniesienia uchwały należałoby wprowadzić, należałoby je określić w jednej uchwale. I tak jak to do tej pory zawiera się w uchwale dotyczącej zmian budżetu miasta i gminy na rok 2020. Natomiast co do procedowania nad kształtem budżetu, czy wszystkie wydatki mają być w takich wysokościach i tytuły odzwierciedlone w taki sposób w zmianach, należy do kompetencji państwa radnych i to, co pan przewodniczący przed chwilą powiedział, może mieć szczególne zastosowanie, czyli zarówno na komisjach, jak i na sesji może być szeroka dyskusja i państwo radni mają pełne możliwości do podjęcia ostatecznej decyzji w drodze uchwały przyjmującej czy odrzucającej pewnego rodzaju elementy. Ale z punktu widzenia racjonalnego wszystkie zmiany przedłożone przez zarząd, to jest przez burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, powinny być na dzień podejmowania takich zmian określone w jednej uchwale. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, tutaj odnosząc się, przepraszam, do odpowiedzi pana radnego, oczywiście praca rady to jest kompetencja pana przewodniczącego i tutaj nie będziemy wnosić do tego żadnych uwag, natomiast tutaj jako nasze stanowisko staramy się zawsze na komisji sumiennie przedstawić wszystkie proponowane zmiany. Jeżeli oczywiście państwo radni uważają, że dana na przykład zmiana jest zbyt poważna, aby ją podejmować na najbliższej sesji Rady Miasta, to wtedy prosimy o informację, możemy to przedyskutować jeszcze raz, bądź na następnej sesji podjąć odrębną uchwałę. Jednakże jeszcze raz powiem, że staramy się bardzo rzetelnie i sumiennie informować państwo o wszystkich zmianach i tak ma to miejsce na komisjach. Jeżeli chodzi o, myślę, że tutaj o budzące największe kontrowersje, kwotę 266 tysięcy złotych, proszę państwa, to powiem tak, że jest to zwrot na podstawie wyroku sądowego z dnia 26 listopada. Była to sprawa z powództwa pani Aleksandry Szczepańskiej i pani Dolińskiej, czyli panie, które są właścicielami prywatnych przedszkoli na terenie naszej gminy, odpowiednio Zielona Kraina i Akademia Przedszkolaka. Panie wystąpiły do sądu z powództwem, że dotacje przekazywane przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na rzecz ich placówek były dokonywane w sposób nierzetelny. Sąd ten pogląd podzielił, że te dotacje były wyliczane w sposób nieprawidłowy i zażądał zwrotu kwot od nas, tych nieprawidłowo naliczanych dotacji. W związku z tym spotkaliśmy się z oboma paniami i tutaj na podstawie tego spotkania chciałbym im bardzo serdecznie podziękować, bo została na dzień dzisiejszy i informowaliśmy też o tym państwa radnych, zawarta ugoda, że z dniem 30 grudnia panie jakby zawiesiły naliczanie odsetek ustawowych i tutaj za to bardzo serdecznie dziękuję i zgodziły się rozłożyć należne im się pieniądze na raty.
trzech ratach. Także jedna rata dla jednej placówki będzie nawet przełożona na 2021 rok. Także tutaj bardzo serdecznie za to dziękuję. Panie też podzieliły nasz pogląd, że gmina jest w trudnej sytuacji finansowej, w związku z tym zgodziły się na takie rozwiązanie. Zawarliśmy taką ugodę. Te ugody obydwie są już podpisane. Pierwsza spłata ma nastąpić 1 lutego, czyli już za kilka dni. I będziemy te pieniążki niestety musieli oddać. Taki jest wyrok sądu. Według sądu i w naszej opinii te pieniądze po prostu tym placówkom się należały, no i musimy je oddać. Szkoda tylko, że z odsetkami karnymi, bo te odsetki, jeżeli tutaj dobrze patrzę, to też jest kwota około 70 kilku tysięcy złotych i to też będziemy musieli pokryć. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że panie na mocy zawartego porozumienia z dniem 30 grudnia jakby zawiesiły naliczanie odsetek ustawowych. To też jest ich ukłon w naszą stronę, nie będziemy musieli tych odsetek dodatkowych oddawać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Raśkiewicz. Ja jeszcze do swojej wypowiedzi. Nie chodzi o to, żeby robić uchwały, projekty uchwał na takie zmiany, powiedzmy, jak tam gdzieś zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego, czy 5 tysięcy złotych, adaptacja budynku, coś takiego, bo to nie są takie wielkie sumy i takie sumy na te drobne wydatki można to skomasować w jednym projekcie. Ale teraz następny problem jest na przykład z samochodem strażackim, bo według ustaleń na komisji warunkiem, aby te w ogóle pieniądze jakiekolwiek zainwestować, kupić ten samochód, nie mówiąc już dziś o tym, że kupujemy ten samochód, tylko to jest przyszłość, bo jeżeli będziemy mieli przetarg na oczyszczalnię i stację uzdatniania wody zbyt wysoki, nie będziemy mieli na pewno pieniędzy, nie ma co liczyć na ten samochód. Z drugiej strony podyktowane jest to jeszcze warunkami, że wszystkie straże zgodzą się na oddanie na jeden rok, zrezygnowanie z finansowania tych jednostek. Następna sprawa, warunkiem jest, że samochód, który jest w tej chwili w Mokowie, będzie sprzedany za 50 tysięcy złotych. Takie też były ustalenia. I do tego dołożymy koszty homologacji samochodu, gdyby na to przyszło, że ten samochód trzeba doprowadzić do stanu używalności na terenie Polski. Dopiero wtedy możemy mówić o tym, że dołożymy jakąś tam pozostałą część. Nie możemy mówić o tym, że te 200 tysięcy już jest przeznaczone i już będzie. I dlatego uważam, że na sesji powinno się poinformować zarówno strażaków, jak i mieszkańców, że w jakimś sensie musimy z pewnych zadań zrezygnować na konto kupna tego samochodu. I nie wiem, czy no my się wypowiadamy, ale uważam, że po pierwsze powinniśmy my się wypowiedzieć przed mieszkańcami, co na ten temat myślimy, a druga sprawa jest taka, że a może i mieszkańcom oddać trzeba by w tym przypadku głos, co oni sami myślą na temat kupna tego samochodu, bo to się właśnie, mówię, będzie wiązało z pewnymi ograniczeniami inwestycyjnymi na terenie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odbyła się komisja wspólna, gdzie tutaj w większości państwa, bo chyba wszystkich państwa radnych nie było, zdecydowaliście, że do projektu zmian budżetu mamy przygotować właśnie wniesienie tej inwestycji, czyli dofinansowanie zakupu samochodu. I mamy tutaj poszukać środków, z jakich środków mamy te 200 tysięcy zabezpieczyć. W związku z tym, zgodnie z tym ustaleniem na komisji, zabezpieczyliśmy te środki. I było również powiedziane, że to jest uzależnione od tego, w jakiej wysokości będzie później, na jaką kwotę będzie opiewał ten przetarg dotyczący stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
Nie mamy takich środków finansowych, żeby na przykład z jednego przedsięwzięcia przenieść 200 tysięcy na tą jedną inwestycję, w związku z czym z wielu tutaj przedsięwzięć przenieśliśmy tą kwotę zgodnie z tym, jak było ustalone na komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Tak, proszę panią radną. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani skarbnik, tak, myśmy procedowali temat zakupu i dofinansowania do zakupu wozu strażackiego dla Mokowa na komisji wspólnej, to się zgadza, tylko ja rozumiem, że my w tej chwili najprawdopodobniej zagłosujemy za i zabezpieczymy ewentualnie te środki. To nie jest przesądzone, ponieważ podejrzewam, że o ten samochód aplikują również inne jednostki OSP i jest to na zasadzie konkursu będzie, więc to wcale nie jest powiedziane, że ten samochód w ogóle, że mamy szansę dostać go, bo może dostanie zupełnie inna jednostka. I ja rozumiem, że my dzisiaj zagłosujemy za i zabezpieczymy ewentualnie środki, gdyby się udało pozyskać ten samochód, ale między innymi na komisji była mowa o tym, dlaczego ten samochód mamy kupić. Ze względu na to, że samochód, który jest w Mokowie, nie ma certyfikacji. Koszt tej certyfikacji jest to kwota 40 tysięcy złotych za samą certyfikację, czy do 40 tysięcy złotych. Ale ja przed samą sesją czytałam wypowiedź ministra MSWiA, ponieważ ten problem jest problemem dotyczącym całego kraju. I byłyby to gigantyczne kwoty w skali kraju dla wszystkich jednostek OSP i obciążenia dla budżetów gmin. Wiele jednostek OSP i wiele gmin zgłaszało już ten problem do MSWiA, między innymi interpelację złożył pan poseł Szramka i ministerstwo w tej chwili analizuje ten problem. No nie chcę powiedzieć, że obiecało, tak, ale że mają być jakieś dotacje i te homologacje, certyfikacje, przepraszam, będą w granicach może nawet 10 tysięcy kosztować, a nie 40. Więc to jest jedna kwestia dotycząca tego wozu strażackiego. Druga kwestia, ja chciałabym jeszcze nawiązać tutaj do wypowiedzi kolegi Grzegorza i prośba do pana przewodniczącego, prośba do zarządu gminy. Szanowni państwo i panie przewodniczący, w poprzedniej kadencji Rady Gminy, ja byłam wielokrotnie na sesji. Nie wiem, czy pan przewodniczący również bywał, ale niejednokrotnie tutaj koledzy, przepraszam, i koleżanka potwierdzą pewno, wielokrotnie podczas sesji było podnoszone to jako zarzut, że procedowaliście państwo wszelkie zmiany, przenoszenia, dokładania, ujmowania, wszystko, przepraszam za kolokwializm, razem w kupę. Dziś my powtarzamy to samo. No nie jest to dobre. Nie ukrywam, tu chodzi po prostu o zwykłą procedurę. I panie sekretarzu, to nie jest kilkadziesiąt uchwał. Dzisiaj nawet nie 10 byłoby, gdybyśmy tak w ogóle rozbili, a nie musimy aż tak rozbijać, prawda? Panie sekretarzu, bardzo bym prosił przez mikrofon, dobrze? Czy państwo ją podejmiecie w takim kształcie czy innym, z takimi kwotami, które są w niej określone, czy z innymi kwotami, to należy do państwa kompetencji. Natomiast z punktu widzenia porządku obrad, gdzie są sprawy zmiany budżetu, one są zawarte w jednym punkcie, w jednej uchwale. Ta uchwała wymienia je
po kolei i z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej i wnoszenia takich zmian jest jak najbardziej prawidłowe. Tak, ja to rozumiem. A z punktu widzenia samego procedowania przez radnych wygląda to w taki sposób i sądzę, że jest to tak przez większość moich koleżanek i kolegów radnych postrzegane, że skoro mamy przed sobą uchwałę z wpisanymi kwotami, to albo my ją przyjmiemy, albo my ją odrzucimy. I wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nad poszczególnymi zmianami będziemy toczyć dyskusję i w trakcie wprowadzimy zmianę, że na przykład w danym punkcie nie przekazujemy kwoty 20 tysięcy, tylko kwotę 30 tysięcy, automatycznie wiąże się to z tym, że należy zrobić długą dosyć, prawda, pani skarbnik, przerwę techniczną na dokonanie zmiany tej uchwale, albo ją po prostu odrzucamy i dzisiaj sesja nie procedujemy w ogóle w całości uchwały. Prawda? Tak to wygląda proceduralnie. To jest po pierwsze. A po drugie, ja rozumiem, o co tutaj koledze Grzegorzowi i podejrzewam, że w większości radnym również chodzi. Jest wiele punktów, nad którymi nie jeden z nas pochyla się i chce w takim kształcie przyjąć propozycje przedstawione przez panią skarbnik. Ale są punkty, co do których mamy pewne wątpliwości lub w ogóle chcemy je odrzucić. I mamy świadomość, że albo głosujemy za całą uchwałą, albo ze względu na jeden, czasami drobny punkt, co do którego mamy wątpliwości, ale chcemy odrzucić, to albo odrzucimy w całości uchwałę wszystkie zmiany, zagłosujemy przeciw, bo nie mamy innej możliwości w tej chwili. Znaczy ja rozumiem, że proceduralnie mamy, tak? Proceduralnie macie państwo, możecie prowadzić do wieczora pracę sesję, możemy długo prowadzić. Możecie nawet przerwać sesję i tak dalej. Tak. Natomiast z punktu widzenia zasadności wprowadzania tych zmian na dzień dzisiejszy, to jest wszystkich zmian, których potrzeba wprowadzenia istnieje i to w jednej uchwale. Natomiast czy państwo je wprowadzicie, czy nie, w jakim czasie będziecie to procedować, od was zależy. Natomiast tu również kłaniają się te możliwości pracy, ale nie mi jest jakby ich je przekazywać, ale kłaniają się również takie możliwości, gdzie rada w komisjach przed sesją przedyskutowuje to wszystko w taki sposób, żeby uciążliwości w podejmowaniu uchwały na sesji były już jak najmniejsze. Ma pan sekretarz w zupełności rację, ja się w zupełności zgadzam. Tylko pomiędzy spotkaniem naszym na komisji wspólnej a sesją upływa zawsze jakiś czas. I niejednokrotnie, najczęściej na szczęście tak jest, że my na komisjach wspólnych wypracowujemy jakiś tam ogólny pogląd, wypracowujemy wspólne zdanie, wspólną opinię i nie ma dalej problemu podczas sesji. Ale ubiega kilka dni i niejednokrotnie zmienia się jakaś sytuacja albo dochodzą nowe fakty, nowe okoliczności, które u niejednego z radnych wywołują odmienność zdania co do tego, jakie miał dwa tygodnie temu. Jak chociażby w tej chwili omawiany wóz strażacki. Pan, który tutaj siedzi przede mną, jeżeli ja dobrze rozumiem, jest z zarządu OSP Mokowo, prawda? Czy mógłby nam pan powiedzieć, ile w ubiegłym roku mieliście wyjazdów? Bardzo, bardzo proszę. Proszę o włączenie mikrofonu, żeby nas wszyscy słyszeli. Halo, raz, dwa. Jeżeli chodzi o wyjazdy, może bez mikrofonu. Musi pan, niestety musi pan. Być. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Jednostka OSP Mokowo jest w
krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Dochodzą nam cały czas dodatkowe obowiązki, w tej chwili również i na przykład zwalczanie ASF-u. Tutaj komisja, burmistrz i pan przewodniczący wiedzą, skąd się ta sytuacja z tym nowym samochodem pojawiła. Z mojej strony mogę powiedzieć, że my też byliśmy zaskoczeni, bo ta informacja przyszła z Komendy Wojewódzkiej, żeby Komenda Powiatowa zgłosiła zapotrzebowanie na 2 samochody i są środki. W tym przypadku jest 200 tysięcy z krajowego systemu, 360 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I potrzebny jest wkład, ten minimum 200 tysięcy z budżetu gminy i to jest warunek, żeby ta inwestycja w ogóle się udała. Te środki przepadną bez wkładu z budżetu gminy. I to nam zamknie na wiele lat. To mogę ręczyć, bo wczoraj byłem w komendzie powiatowej, rozmawiałem z komendantem, dosyć często teraz muszę tam zaglądać. A my mamy naprawdę bardzo duże szanse. Jesteśmy w pierwsi na liście. Drugi samochód, jeżeli będzie, to będzie dla miasta Lipna, dla OSP Lipno, ale trzeba pamiętać, że tam jest jednak, na miejscu jest jednostka ratowniczo-gaśnicza państwowa, a do nas ten dojazd jest długi. Ten czas dojazdu to jest jakieś pół godziny. Dlatego tak są ważne jednostki w krajowym systemie tutaj na terenie gminy. Też wrócę do rozmowy odnośnie certyfikatu. Takie obietnice, plany odnośnie zniżki dla OSP, one się pojawiają od co jakiś czas, ale nic z tego nie wynika. Uwierzcie mi, rozmawiałem z komendantem, komendant główny, bo pojawiła się też plotka, że będzie jakiś rodzaj amnestii na te samochody, bez certyfikatu. Uwierzcie mi, komendant główny tego nie podpisze. Dobrze, oczywiście bardzo dobrze by było, żeby jednak ta zniżka się pojawiła, bo to są duże koszty. Ale na tą chwilę, uwierzcie, to już wychodziło w zeszłym roku, pojawiały się takie plany, nic z tego nie wynikło. Jednak instytut, który się tym zajmuje, to jest zewnętrzna spółka i ona się na to nie zgodzi. Odnośnie wyjazdu. Jednostka alarmowo wyjeżdżała w zeszłym roku, miała około 50 wyjazdów. Jesteśmy też dysponowani niealarmowo. Zabezpieczaliśmy Grand Prix MTB na Skarpie, tutaj na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą. To nie był wyjazd alarmowy, nie jest zgłaszany do wyjazdu. Zabezpieczenie imprez jakichś organizowanych na terenie gminy, czy to będą zawody, bo też zabezpieczamy, bo zawsze są osoby, ratownicy z przeszkoleniem, z kursem KPP. Jest zawsze przygotowana torba medyczna. Takie działania też nie są wpisywane w jako udział bojowy, że tak powiem. Także dochodzi plus, dochodzi tych wyjazdów, naszych działań więcej. To nie tylko to, co mamy na alarmowe. Odeszły w zeszłym roku odeszły na przykład wyjazdy związane z usunięciem owadów łąkoskrzydłych, osy szerszenie. Nacisk jest taki, żeby to administrator budynku usuwał owady niebezpieczne. Straż jest dysponowana do bezpośredniego zagrożenia. A tak prawdę powiedziawszy, szczęście takie, że tych zdarzeń z pożarami na przykład na terenie gminy było niedużo. Na przykład możemy, widzieliśmy co się dzieje w Australii, ale tak samo w zeszłym roku w województwie Wielkopolsce z tych zdarzeń, pożarów było bardzo dużo. Tu na szczęście u nas było tego mniej, ale my nie wiemy, do czego jesteśmy dysponowani, nie wiemy, co się może stać, nie? A na tą chwilę, jeżeli
zostanie wycofana z Scania, nasze GCBA, zostaje nam 40-letni Star, który jest, bo jest, ale to tylko naszym wysiłkiem jest utrzymywany w podziale. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałby zabrać głos? Bardzo Panie proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, może tak trochę w gestii uporządkowania tych wszystkich zdarzeń. My do dnia 8 stycznia też nie mieliśmy takiej wiedzy odnośnie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla konkretnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie. Otrzymaliśmy telefon z zapytaniem z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w lipcu, że taka możliwość istnieje, po czym została zwołana komisja wspólna, na której przedyskutowaliśmy, przedstawiliśmy Państwu, że taka możliwość jest. Ja przypomnę tylko i chciałbym to zaznaczyć, że w tym roku jest to 200 tysięcy złotych, do tej pory było to 400 tysięcy złotych i proszę Państwa, na zasadzie takiej dotacji był kupowany między innymi samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu nad Wisłą. Odnośnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokowie, kwestii jest kilka. Po pierwsze, certyfikacja tego samochodu, o którym się mówi, i ten samochód może być w każdej chwili wycofany z przydziału. Druga kwestia, proszę Państwa, to jest, jeżeli się nie mylę, Panie Mariuszu, proszę mnie poprawić, to jest samochód, który ma 24 lata, tak? To nawet jeżeli to będzie certyfikacja, to też bym się poważnie zastanowił, nawet jeżeli to będzie 10-20 tysięcy, to też nie są małe pieniądze. Nie mamy też pewności, że na przykład za rok nie wyjdzie przepis, że samochody, które mają powyżej 25 lat, są z przydziału wycofane. No nie wiemy, co nas czeka tak naprawdę, tak? Zawsze jednak nowy samochód, wiecie Państwo, no to jest po prostu nowy sprzęt, który rozwiązałby nam problem, myślę, na 20 lat pewnie w Mokowie przy tej liczbie wyjazdów. Proszę Państwa, oczywiście mamy zadania priorytetowe i ja to niejednokrotnie powtarzałem, że priorytetowym zadaniem jest budowa oczyszczalni ścieków i stacji zwiększania wody w Dobrzyniu nad Wisłą i być może po rozstrzygnięciu przetargów na tę inwestycję, jeżeli nam się uda zdobyć kredyt, być może nawet tematu samochodu nie będzie, bo po prostu gminy nie będzie stać, no z przykrością może tak być. Drodzy Państwo, ja też przypomnę, że zarówno zabezpieczenie mieszkańców wodę, jak również zabezpieczenie takie przeciwpożarowe to jest obowiązek własny gminy. Tak? I to należy do naszych zadań, Przypomnę również, że w ubiegłym roku przekazaliśmy 50 tysięcy na łódź dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzyniu i ja bym sobie życzył pewnie i wszystkim, aby ta łódź nigdy nie musiała być użyta. Daj Boże, niech ona stoi w tym garażu 10 lat i niech nie będzie potrzebna. Ja bym sobie tego życzył, ale może być tak, że będzie potrzebna raz na te 10 lat i komuś uratuje życie, a wtedy w pieniądzach tego nie zmierzymy. Ja bym sobie życzył, myślę, że zarządzać rozumiem, żeby ona stała w garażu 10 lat, tak, dokładnie, bez używania, żeby nie było konieczności jej w ogóle wodowania, żeby żadnego zdarzenia niebezpiecznego nie było. Jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną w Mokowie, tak jak pan Mariusz powiedział, ponad 50 wyjazdów. Jest to straż, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Dofinansowanie 200 tysięcy złotych, czyli około 20% wartości samochodu. I także tutaj są argumenty, które przemawiają, ażebyście Państwo radni, taka jest nasza prośba, tą uchwałę podjęli. Odnośnie prac nad uchwałami, my naprawdę tutaj nie chcemy wchodzić w kompetencje pana przewodniczącego i rady. Jeżeli jest taka potrzeba, my oczywiście się dostosujemy tak, aby praca Rady przebiegała jak najbardziej sprawnie i tutaj z naszej strony będzie to dostosowane do Państwa potrzeb. Jeżeli Państwo uznacie, że protegujemy to w inny sposób, naprawdę nie będzie problemu, możemy to robić tak, jak Państwo uznacie za stosowne. Jeżeli Państwo uznacie, że jeszcze są potrzebne w międzyczasie, tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, zmienia coś się między od komisji, bo zazwyczaj nieraz tak bywa, 2 tygodnie coś się zmieni. Jest potrzeba kolejnej komisji, nie ma problemu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Trzeba coś wyjaśnić, jesteśmy do Państwa dyspozycji. To Pan Przewodniczący zwołuje termin sesji, jeżeli uzna, że może być ona w innym terminie, bo zaszły zmiany, jak najbardziej jesteśmy za. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Proszę bardzo, pani radna Kalinowska. Ja jeszcze tylko jedno zdanie przede wszystkim do pana. Ja bardzo przepraszam, ale zapomniałam nazwiska, więc pozwolę sobie na poufałość, panie Mariuszu, jak słyszę, jak tutaj się panowie do pana zwracają, żeby była jasność. Ja nie jestem, broń Bóg, przeciwna
kupieniu tego samochodu, ponieważ jest to powiększanie majątku gminy, tak? A między innymi moją rolą jest, zasiadając tutaj w tym szacownym gronie, powiększać majątek gminy. Ale ta kwota 200 tysięcy złotych, ja rozumiem, że ona jest bardzo mała, jeśli chodzi o koszt tego wozu, ale jeśli chodzi o sytuację finansową gminy, no jest dość bolesna, tak? I nie ukrywam, że żeby zabezpieczyć te środki, no trzeba było albo pożyczyć, albo zabrać. To nie jest tak, że po prostu z jakiegoś dodatkowego woreczka rada wyjmie te pieniądze. Żeby komuś dać, trzeba komuś zabrać, tak? I tylko stąd jest tak, ja nie wszyscy się orientujemy doskonale w jakichś tam niuansach, jeśli chodzi o OSP, właśnie o wyjazdy. Ja między innymi dlatego pana pytałam, jaka jest ilość tych wyjazdów, jak to wygląda. Nie chcę już tutaj drążyć tematu i żeby może to tak jakoś nie zabrzmiało. A jakie my mamy koszty w ogóle związane z tym, że Mokowo jest w KRSG? Ale nie pytam o to, tak, tylko tak na przyszłość może taką dyskusję tutaj poddam radnym pod myśl, żeby w ogóle taką dyskusję przeprowadzić, bo OSP Dobrzeń, które również jest w tym systemie, prawda, tych wyjazdów ma ponad 100. A może, ja nie wiem, jakie z tego są tytuły dla OSP, nie wiem, jakie są korzyści dla gminy, jakie są obciążenia dla gminy, ale może warto kiedyś taką dyskusję na jakiejś komisji poprowadzić, nawet po to, żebyśmy się dowiedzieli, o czym my w ogóle mówimy, w jakim zakresie finansowym się poruszamy z tego tytułu, że mamy dwie jednostki w KRSG. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zabranie głosu pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, jeszcze tutaj było takie pytanie, chciałbym się odnieść też, że wszystkie koszty bieżące dla ochotniczych straży pożarnych oczywiście będą utrzymywane, tak? Ekwiwalenty, paliwa i ten. My tylko chcielibyśmy zrezygnować z zakupów, niedoposażania przez ten jeden rok jednostek. Ja uważam osobiście, że na dzień dzisiejszy jednostki ochotniczych straży pożarnej w naszej gminie są doposażone dość dobrze, co potwierdzają także rzecz kontroli Państwowej Straży Pożarnej. Wiem, że też i tutaj na ostatnim zarządzie miejsko-gminnym został uzgodniony temat i ten zakup będziemy się dalej zrealizować odnośnie zakupu aparatów dla ochotniczych straży pożarnej w Pomianach. Tak, wszyscy prezesi, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych stwierdzili, że te aparaty dla tej jednostki są potrzebne. Także tutaj ten zakup, jest to zakup bieżący, który był już uzgodniony przed tym, jak przyszła informacja odnośnie samochodu. I to wszyscy, łącznie z prezesem miejsko-gminnym i wszyscy prezesi potwierdzają od lat, że te aparaty są potrzebne. Przykład niedawnego pożaru w Mokowie, gdzie rzeczywiście zrobił się już z tymi aparatami duży problem. Tak? Po prostu im więcej aparatów, tym po prostu strażacy mogą dłużej pracować w zadymionym pomieszczeniu. Tak? Także tutaj też chciałbym zwrócić uwagę i to pewnie będzie jedyny koszt bieżący, poza bieżącym utrzymaniem, który zostanie zrealizowany. Dziękuję bardzo. No może ja swoją wypowiedź faktycznie zostawię na koniec, dobrze, bo jest mi troszeczkę, a i dlatego bardzo proszę pan radny Raszkiewicz o zabranie głosu. Tak, gwoli ścisłości, to jak pamiętam na komisji, to żeśmy mówili, że nie będzie żadnych i Płomiany też się obędą bez aparatów tlenowych jeszcze rok, bo na tyle mogą wytrzymać, a potrzebne są im tylko właściwie dlatego, że mają samochód z Dobrzynia, który ma uchwyty do aparatów tlenowych. Podejrzewam, że po takiej akcji w przyszłym roku odezwą się nam wszystkie jednostki i będą też chciały mieć aparaty tlenowe, bo chcą bezpieczeństwa strażaków. Ale pomijając to, ja tylko chcę wrócić do poprzedniego roku. Moment. Panie burmistrzu. Dobrze. Wracając do poprzedniego roku. W ubiegłym roku wynikła potrzeba zakupu samochodu strażackiego dla Mokowa, bo mają najstarszy samochód na terenie gminy. Na ten cel przeznaczyliśmy 450 tysięcy złotych. Nie wiem, jakim to sposobem się stało, ale
ten samochód poszedł do Dobrzynia. Gdyby on był, został wtedy w Mokowie, ten nowy samochód, gdzieś nie mielibyśmy tego problemu, ponieważ samochód, który poszedł z Dobrzynia, miał certyfikat. I nie mielibyśmy dzisiaj noża na gardle, że musimy kupić następny samochód, przepraszam, na naszym terenie, bo tak nie wiem, czy któraś gmina tak się rwie, żeby co roku kupować nowy samochód dla jednostek. To jest sprawa jedna. Druga. Mnie nie chodzi o to, żeby tego samochodu nie kupować, tylko chcę zastrzec, żeby wszyscy o tym wiedzieli i jakie były ustalenia na komisji wspólnej, że straże rezygnują z wydatków w kwocie tam powiedzmy 50 tysięcy przeznaczonych na ten rok, rezygnują na rzecz zakupu tego samochodu, że straż w Mokowie próbuje pozyskiwać pieniądze z zewnątrz, spróbuje pozyskać pieniądze ze sprzedaży samochodu, który mniej więcej wartość określona była na 50 tysięcy złotych. Do tego my dokładamy, powiedzmy, tą kwotę, już nie mówię jaka będzie, no do 40 tysięcy złotych kosztuje koszt certyfikacji. I dopiero wtedy ewentualnie dołożymy pozostałą sumę jakąś tam, ale nie w całości 200 tysięcy. I ja tylko chcę, żeby tu wszyscy o tym wiedzieli, bo tu w uzasadnieniu nie ma ani warunków w uchwale zapisanych, że takie są warunki zakupu tego samochodu, czegokolwiek. Ja uważam, że dziś głosując za zakupem tego samochodu, dajemy jakby taką promesę, prawo do złożenia oferty, że jesteśmy zainteresowani. Ale jeżeli te warunki nie będą spełnione, to ja za zakupem i przeznaczeniem 200 tysięcy złotych jako z budżetu, czy tam 150 tysięcy, nie podniosę ręki, bo uważam, że mamy tak duże potrzeby w gminie, że ten wydatek ewentualnie niech się Mokowo z pomianami zamieni na samochód, który jest z uprawnieniami, z certyfikatem i jeszcze rok, dwa może spokojnie wytrzymać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, pani radny, odpowiadając. Oczywiście każdy z państwa ma pełne prawo zagłosować tak, przeciw, wstrzymać się. Takie prawo demokracji. Po drugie, proszę państwa, ja po tej odbyłem również rozmowę z panem ze Straży Państwowej, Straży Pożarnej w lipcu. I sprawa certyfikacji nie jest taka prosta. I tak, to nie jest tak, że jeżeli ten samochód nie będzie miał certyfikatu, to tylko nie może jeździć w Mokowie. On po prostu musi być wycofany z działań bojowych. Także nie możemy go dać na przykład zamianę, która tu pada, do Płomian, bo Płomiany nie mogłyby wyjeżdżać w ogóle do akcji. Ten samochód bojowo, jeżeli to bez tego certyfikatu, po prostu jest bezużyteczny. Także żeby państwo to wiedzieli, bo jeżeli ten przepis będzie podtrzymany, to sprzedaż tego samochodu za jakiekolwiek pieniądze będzie bardzo trudna. To żebyście państwo radni mieli też tego świadomość. Nie może ten samochód być w innej jednostce, ewentualnie inna jednostka, żebyście państwo też mieli tego świadomość. Mogłaby nim jeździć na zawody, do kościoła, natomiast do zadań bojowych taki samochód nie będzie mógł być dysponowany. Ja już nie chcę pomijać tego, co było kilka lat temu, czy powinien iść do Płomian, czy powinien iść do Mokowa. My zastanawiamy się nad samochodem konkretnie do Mokowa. I prosiłbym jednak takie dywagacje, gdybanie, jakbyśmy dali tam, a jeżeli nie daliśmy tu, być może poszedł tam, zamienić Płomiany z Mokowem. No, uchwała jest w kierunku, czy głosujemy za kupnem samochodu dla Mokowa i zgodzę się z panem radnym z tych, że mamy inne, ważniejsze priorytety, jakim jest gospodarka wodno-ściekowa. I to jeszcze raz chciałbym, żeby to dokładnie, myślę, że wszyscy państwo radni się ze mną zgodzicie, że mamy ustalone priorytety. Ja na komisji też mówiłem o tym, nie wiem, z trzy razy chyba to powtarzałem, co w jakiej kolejności. Tak? Tak. W takim przypadku tylko chciałem zapytać, ile mamy jeszcze samochodów do certyfikacji, które trzeba wycofać? Pytałem o Mokowo, ale nie wiem, czy na naszej gminie nie ma jeszcze jednego samochodu. Grochowalsk na przykład. Grochowalsk, tak. I też zaraz będą chcieli samochód nowo. Proszę państwa,
Panie radny, być może tak będzie. Ja nie wiem, tak? Dziś wiemy, tak jak pani radna Kalinowska to potwierdziła, Mokowo jest w systemie, krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, ma tych wyjazdów kilkadziesiąt, tak? Grokowalc na dzień dzisiejszy nie jest, tak? I na pewno, jeżeli chodzi o liczbę wyjazdów, chociaż to bardzo dobra jednostka, bo świadczy o tym nawet wyszkolenie na zawodach gminnych czy powiatowych, na pewno ma tych wyjazdów, nie wiem, pewnie z pięć. No bo są niewzywani. No nie, nie są wzywani, bo nie są w systemie, są tak? Wzywani, no bo nie są w systemie, tak? Oczywiście. Także no tutaj jest, no jest po prostu w systemie. No mamy tak ułożoną, że na naszej gminie mamy dwie jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ja tylko powiem tyle. Jeżeli będą spełnione warunki umowy z komisji, to ja dzisiaj głosuję wstępnie za złożeniem oferty, ale jeżeli będzie w przyszłości trzeba wyłożyć powiedzmy 200 tysięcy czy ile, trudno, ja wtedy będę przeciw. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zabranie głosu pani Jadwigi Brzezińskiej. Ja tylko właśnie gwoli wyjaśnienia, ponieważ ja nie byłam akurat na komisji wspólnej, gdzie państwo żeście procedowali ten problem i zakup tego samochodu. Natomiast jestem zgadzam się z kolegą Grzegorzem, ponieważ teraz dopiero dowiaduję się o tym, że były takie warunki postawione, a więc państwo są zobligowani do tego, żeby ten samochód po prostu sprzedać i pozyskiwać swoje środki, tak? W związku z tym rzeczywiście też zagłosuję za, bo myślę, że samochód do Mokowa jest potrzebny, jakby nie było. I to, co pan burmistrz mówi, że nie ma teraz co dywagować, że powinien być ten, a nie tamten, a co by było, gdyby było, nie ma o tym już mowy. Tylko, że proszę państwa, no i tu znowu powtarzamy się, priorytety są takie, najpierw oczyszczalnia i stacja uzdatniania wody w Dobrzyniu, dopiero później inne rzeczy, a między innymi właśnie wśród tych rzeczy jest samochód. Na pewno bardzo potrzebny. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo państwu. Proszę bardzo, pani radna. Panie burmistrzu, jaki koszt będzie zakupu aparatu tlenowych dla OSP Płomiany? Około 9 tysięcy złotych. Ja jeszcze raz odnośnie wrócę do tego. Proszę państwa, ten temat na zarządach miejsko-gminnych chyba jest poruszany odkąd samochód 3 lat. W tamtym roku zarząd miejsko-gminy był w grudniu. Wszyscy prezesi zgodnie powiedzieli, że proszą o zakup aparatów tlenowych dla jednostki w Płomianach. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że są doposażeni i te aparaty, żeby one po prostu były, bo one nie będą służyć tylko dla Płomian, ale mogą też posłużyć inne jednostki, że jest akcja, tak, to zamieniamy tylko butle i strażacy mogą dalej pracować. Wszyscy prezesi wyrazili taką zgodę. Dlatego też zostało to ujęte. Ja też nie chcę ten, ale o państwu na komisji o tym mówiłem. Tak. Dla mnie jest to wystarczająca informacja. Jeżeli prezesi pozostałych OSP wyrazili taki akces i wyrazili taką zgodę na to, że wszyscy zacisną pasa i przez cały rok żadna jednostka nie będzie miała żadnych zakupów, a Płomiany będzie miało zakupione aparaty tlenowe, nie będę absolutnie na tym dyskutować. Panie przewodniczący, że mogę, Wysoka Rado, szanowni państwo, na tym posiedzeniu zarządu też był pan przewodniczący, jak była ta rozmowa, i pan Mariusz chyba na tym, Janiszewski też był na tym zarządzie, także jak była rozmowa odnośnie aparatów dla Płomian. A może ludzie coś powiedzą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, może z osób zaproszonych, sołtysów? Bardzo proszę. Bardzo proszę do mównicy. Już działa, proszę. Dzień dobry państwu. Ziółkowska Joanna, jestem mieszkanką Mokowa. Chciałabym zabrać głos, ale w zupełnie innej kwestii. Chciałabym się dowiedzieć. To może, to ja bardzo panią przepraszam, może wtedy wnioski, będzie punkt wniosków, zgłaszania wniosków, dobra, interpelacji. Dobra. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie ma chętnych. Jeszcze panie przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj w kwestii tak uszczególnienia. Pamiętacie państwo, że na komisji, że mamy też bardzo ważną inwestycję, jak termomodernizacja szkoły podstawowej w Halinie. Tak? I też ustaliliśmy jasny harmonogram, jakie inwestycje w pierwszej kolejności są realizowane. Dziękuję bardzo. Proszę, pani Kalinowska.
Pani skarbnik, ja mam jeszcze pytanie tutaj a propos tej uchwały. Chodzi mi o kwotę przeznaczoną na stworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy. My tutaj dokładamy tylko 5 tysięcy złotych, tak? Pozostała kwota to jest z sołeckich środków, tak? Tak, pani radna, 5 tysięcy chodzi o to, żeby w tych wiatach, altanach, które teraz wykonaliśmy, tak, założyć kostkę brukową. Najpierw mieliśmy robić to innym sposobem, ale stwierdziliśmy, że altany są na tyle ładne, że powinniśmy w nich założyć kostkę i w Dobrzyniu, i w Kalinie, tak, i w Grochowalsko-Opisanie, i w Kisielewie, żeby po prostu one ładnie wyglądały. A jeżeli jestem już przy głosie, panie przewodniczący, jeśli mogę, na czym będzie polegać ta adaptacja budynku OSP w Płomianach? Przepraszam bardzo kolego, że znowu Płomiany, ale tak... Drodzy państwo, to też już kilka razy było na komisjach pamiętacie państwo, że mamy dwie remizy, które są w gminnym programie rewitalizacji, na które tak, można pozyskać środki zewnętrzne. Między innymi jest to ten plan, gminny program rewitalizacji obejmuje Płomiany, Grochowas. W Płomianach będzie to dość duży remont, bo będzie i założenie dachu, i rozbudowa remizy o sanitariaty, stworzenie miejsc takich rekreacyjno-sportowych, czyli siłownia, tak jak było to w tym programie zapisane. Natomiast w Grochowalsku tam jest kwestia już takiego, tam ta remiza jest w lepszym stanie, tak? Czyli odmalowania i tam, jeżeli nam się uda zdobyć dofinansowanie, zdecydowaliśmy też założyć instalację fotowoltaiczną, która jest dosyć kosztowna, ale... A na ile KW? Teraz nie powiem pani, ale... Tak, tak, ona jest dostosowana do tego, bo chyba tak. I w związku z tym, że jest tam, że tam ogrzewanie jest elektryczne w Grochowalsku i tam to są dość duże rachunki na prąd. Chcieliśmy to ogrzewanie przerobić być może na jakieś inne źródło ciepła, niestety, ale koszt przeróbki. Także zdecydowaliśmy się i tak projektant to zrobił, że zrobił fotowoltaikę. Ja przypomnę tylko, że w tym programie, o które będziemy chcieli aplikować, maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 95% wartości inwestycji. I żeby tutaj też już państwo, bo pojawiły się w międzyczasie kosztorysy, koszt odnośnie Płomian to jest 700 tysięcy złotych, natomiast jeżeli koszt obchodzi Grochowalska, to jest tam około 270 tysięcy złotych. Przy kwestii tych Płomian kosztorys jest na około 700 tysięcy złotych i jakiej wysokości dofinansowanie będzie? Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 95%. Do 95%. Dlatego tutaj jest łączna realizacja na 15 tysięcy, tak? Nie, nie. To jest to jest kwestia opracowania dokumentacji. Nasze. Czyli musimy opracować dokumentację. Natomiast sama realizacja będzie w przyszłym roku, w związku z tym, że jest to regionalny program operacyjny, tam dochodzi jeszcze studium wykonalności, które musimy zlecić, opracować. No za to trzeba zawsze zapłacić pieniążki, tak? Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z pań i panów radnych? No dobrze, jeśli nie, w takim razie, jeśli już jest wszystko jasne, możemy przejść, rozumiem, do głosowania. Zamykam dyskusję. Ale nie ma nigdzie tych warunków jeszcze. Tych warunków nigdzie nie ma napisanych. No właśnie, mamy głosować. Tych warunków nie ma nigdzie napisanych. Pozwolę sobie odczytać uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera D oraz litera I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 506, 1309, 1696 i 1815 oraz artykuły 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869 i 1649. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok przyjętym uchwałą nr 6/92/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019 roku, pozycja 7642, wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy, paragraf pierwszy uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu w wysokości 47 156 448 zł i 53 grosze. Z tego punkt pierwszy bieżące w wysokości 41 151 842 zł i 13 groszy. Punkt drugi majątkowe w wysokości 6 4 606 zł i 40 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1. Podpunkt trzeci plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 10 404 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Podpunkt drugi paragraf drugi uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 52 317 514 zł i 97 groszy. Z tego punkt pierwszy bieżące w wysokości 39 870 zł, przepraszam, 39 870 614 zł i 97 groszy. Punkt drugi majątkowe w wysokości 12 446 900 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan finansowy wydatków na zadanie zlecone w wysokości 10 404 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. Punkt drugi, wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4. Podpunkt trzeci, paragraf siódmy uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy. Podpunkt pierwszy, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 544 tysiące zł. Podpunkt drugi, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 991 005 zł i 43 grosze zgodnie z załącznikiem nr 6. Podpunkt czwarty, załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt piąty, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt szósty, załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt siódmy, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Podpunkt ósmy, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Podpunkt, paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2038 polegają na dostosowaniu kwot do uchwały zmieniającej budżet miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok. Zmiany w załączniku nr 1, czyli dostosowanie kwot do uchwały budżetowej, natomiast zmiany w załączniku nr 2, tak jak
Państwo wiecie, mamy załącznik numer 2, stanowi przedsięwzięcia. W związku z tym, że zwiększaliśmy to przedsięwzięcie Niebo nad Ostrobazami, w związku z tym w załączniku numer 2 dokonaliśmy zmian na lata 2020, 2021, 2022 i 2023 oraz wprowadziliśmy ponownie przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorze jako usługę w zakresie e-administracji. Łączny koszt, łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia to 28 958 zł i 93 grosze. Limit przewidziany na 2020 rok to 5000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie? Ta uchwała wynika oczywiście z poprzedniej uchwały, podjęcia poprzedniej uchwały. Także sądzę, że to jest wszystko jasne, dlatego zamykam dyskusję i przechodzę do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 230 ustęp 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 i 1649 oraz artykułu 18 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506, 1309, 1696 i 1815, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 16/91/2019 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z 20 grudnia 2019 roku zmienia się załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Interpelacje, zapytania radnych. Nie wpłynęły do mnie żadne ani na piśmie. W takim razie przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Tak. Witam ponownie, Ziółkowska Joanna. Bardzo bym prosił tylko bliżej mikrofonu wyraźniej, bo to wszystko się nagrywa i żeby było wyraźniej, wszystko wszyscy słyszeli. Witam ponownie, Ziółkowska Joanna, mieszkanka Mokowa. Chciałabym dowiedzieć się, co z obiecaną zmianą oznakowania dróg w Mokowie. Miało to być wykonane do końca ubiegłego roku, to była obietnica z września. Z tego co wiem, dowiedziałam się w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, że najpóźniej na koniec marca rusza przebudowa kolejnego odcinka drogi numer 559 i znów wszystkie ciężkie sprzęty będą jeździły drogami naszymi, które są w takim stanie, w jakim są. Praktycznie no chyba każdy z nas widzi, że no 99% przepustów jest pozarywanych. Siłą woli chyba mostek na rozjeździe Mokowo-Mokówko jakoś jeszcze się trzyma. Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Jeżeli taki 20-tonowy sprzęt
jedzie po takiej wąskiej drodze z prędkością 70, to w każdej chwili może dojść do tragedii. Mało tego, mam prawo zostawić samochód na przykład przed posesją. Tym bardziej, że na tej drodze nie ma chociaż pół znaku zakaz zatrzymywania się i postoju. I proszę mi wierzyć, takie 20 ton rozpędzone do 60 wystarczy. Wyskakujące zza zakrętu nie jest w stanie wyhamować na odcinku 15-20 metrów. Czy nie lepiej oznakować tą drogę i nie partycypować w kosztach naprawy drogi wojewódzkiej? Bo te samochody i tak będą jeździły tędy. I jeszcze jest jedna kwestia. No można powiedzieć, no kobito, co się czepiasz, bo twój dom akurat stoi tu, gdzie stoi. Ale jeżeli takie sprzęty jeżdżą, jak jeżdżą, to co mówiłam, nie dotyczy mieszkańców, bo wiadomo, że płody rolne trzeba zebrać. Do swojej posesji każdy musi dojechać, ale jeżeli to się odbywa z prędkością 30 km, nawet taki autobus szkolny, który jeździ, jeżeli on jedzie 30 na godzinę, to ten dom w miarę stoi. Jeżeli autobus jedzie 60, no to ten dom już zaczyna wydawać dźwięki. I teraz pytanie moje, jeżeli ktoś na przykład na drodze, wjeżdżając w dziurę powstałą w wyniku uszkodzenia przez ciężkie sprzęty, uszkodzi sobie samochód, nie daj Boże ja, ale no być może, jako pierwsza złożę wniosek o odszkodowanie. Mało tego, wspomniałam o domu. W każdej chwili, no wcześniej czy później, ten dom zacznie mi się rysować, bo ile może wytrzymać tych drgań. Również wystąpię o odszkodowanie. Była prośba, otrzymałam promesę, tak do końca roku będzie zmiana oznakowania. No jakoś nie ma. To jest pierwsze pytanie i drugie, no niestety, ten nieszczęsny transport. Jak to teraz wygląda w świetle nowego przepisu, który wszedł 2 stycznia tego roku? Transport między mieszkańcami a urzędem gminy. Jak to będzie rozwiązane? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja jedynie ze swojej, nie, tak, ze swojej strony mogę powiedzieć, że pochylimy się nad tymi problemami, aczkolwiek wszystkich nigdy na pewno nie zadowolimy. Wprowadzenie takiego oznakowania jak najbardziej, tylko czy ono jeszcze będzie przestrzegane, też jest sprawa drugorzędna. Wiem, jak pani dom jest usytuowany i proszę mi wierzyć, jeśli mogę taką prywatną jakąś dygresję powiedzieć, ja mieszkam na prostym odcinku i daj Boże, żeby jeździły z taką prędkością jak koło pani domu, a ja u siebie nie mam możliwości ani progu zwalniającego, ani zakrętu i niestety z pewnymi rzeczami też musimy się zgodzić. Ja rozumiem, będziemy szukać jakiegoś rozwiązania, jakiejś alternatywy faktycznie, bo to jest duży problem, bardzo duży problem. A te samochody jeszcze uzupełniając, to nie tylko 20 ton ważą, tylko więcej, bo one mają 25 ton samego ładunku, plus sam samochód to jest około 40 ton. Więc to jest bardzo ogromny problem i to nie tylko w naszej gminie, w naszych miejscowościach, ale również w całej Polsce. Także tutaj no, musimy się pochylić faktycznie nad tym problemem i obiecuję, że tej sprawie poświęcimy więcej czasu. Nie wiem, panie burmistrzu, też chciał pan zabrać głos? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, rzeczywiście ten problem był na spotkaniu sołeckim, pani podnosiła tą sprawę. Jednakże no, z naszych rozmów z mieszkańcami, jeżeli to są samochody powyżej no, około 40 ton, to są samochody, które tylko i wyłącznie dojeżdżają do rolników, aby odebrać płody rolne. Z informacji przekazywanych tam od mieszkańców, tam nie ma jakiegoś ruchu samochodów ciężarowych, które by jeździły, nie wiem, to nie jest jakaś trasa przelotowa, które by jeździły. Jeżeli ten samochód tam jedzie, to albo do jakiegoś mieszkańca po płody rolne, bądź też, nie wiem, osoba, która na przykład tam pracuje i tym samochodem po prostu jeździ. Bo chodzi o to, żebyście Państwo zrozumieli, od skrzyżowania w kierunku kościoła w Mokowie i później szosa, która idzie na Mokówko.
tam niedaleko zaraz się kończy asfalt, czyli tam nie ma jakiegoś ruchu samochodów takiego przelotowego, tak? Jeżeli, tak jak pani powiedziała, ustawimy ten zakaz i nie będzie dotyczył popłody rolne, to myślę, że tam, nie wiem, może sporadycznie raz na jakiś czas inny samochód tam przejeżdża, tak? Jeżeli chodzi już przez same przejazdy przez Mokowo, no to już jest droga powiatowa i to nie jest nasza kompetencja, tak? Jeżeli byśmy jechali na przykład od strony Halina w prawo i później w lewo na skrzyżowaniu, to są drogi powiatowe. Nie wiem, no ja z tego, co rozmawiałem z mieszkańcami, tam jakiegoś natężenia samochodów ciężarowych, panie przewodniczący, nie ma chyba strasznego. Jeśli mógłbym uzupełnić wypowiedź pani, pani chodziło głównie o tą sytuację, która podejrzewam miała miejsce kilkanaście miesięcy temu, jak była remontowana droga Kamień Kotowy Lipno. Wtedy te samochody ciężarowe od Kamienia do Lipna, chcąc się dostać, musiały przejechać albo tutaj przez Dobrzyń, albo przez Halin Mokowo, albo skracając sobie, bardzo dużo samochodów ciężarowych jeździło takim właśnie skrótem od Tłuchowa przez Borowo, Mokowo, Mokówko do Mokowa i tu do... Tak, tylko że teraz właśnie ma się zacząć remont drugiej nitki i tu chyba w tej wypowiedzi pani o to również chodziło, prawda? Żeby uprzedzić to. Dobrze. Dobrze, oczywiście. Tak, o to mi chodzi. Przede wszystkim, bo mówię, to jest kwestia półtora miesiąca i znowu ten ruch się zacznie, ale to nie jest tak, proszę mi wierzyć, że nie jeżdżą obce samochody tą drogą, tym skrótem właśnie. Bo ja rozumiem, że jeżeli jedzie zabrać płody rolne, dojechać do posesji, to jest logiczne, bo musi, mało tego, no sąsiad, no 3 kilometry dalej sąsiad, ma tartak. Tak. I do niego jeżdżą z ciężkimi kłodami, no ale jadą, ale moment, jadą 20-30 na godzinę. A jeżdżą samochody 3 razy w tygodniu, proszę mi nie mówić, że to jest do kogoś na posesję, 3 razy w tygodniu wiezie płyty warszawskie? No to tak chyba niekoniecznie. Czy ja mam stać i robić zdjęcia? Możemy zrobić. Mamy za dobre. Bo o ironio na przykład podjeżdża i jest taki dość, no, może śmieszny sytuacja, że staje radiowóz policyjny, stoi 2 godziny i przez 2 godziny żaden samochód nie jedzie. Taka komunikacja jest. A jak jedzie, to na pewno nie jest to CLI. I chodzi mi głównie o bezpieczeństwo. Jeździ, no nie wiem, ja na to mówię mlekowóz, samochód, który wozi mleko. No musi jeździć, wiadomo, kilka razy na dobę. Ale jedzie jeden i jedzie 30 na godzinę, a jedzie drugi i jedzie 70 na godzinę. Ograniczyć tą prędkość. No nie wiem, chyba taniej jest zapobiegać, musimy to zrobić, niż remontować, nie mając na to środków. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo słuszna uwaga. Obiecuję, że przedyskutujemy to na komisji i pochylimy się nad tym. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie dyrektorze, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu, ja tylko chciałem poinformować, że 31 stycznia planowane jest spotkanie organizacyjne w związku z wznowieniem Spartakiady Sołectw. Ten regulamin, który zastałem, jest już od dość dawna i chcielibyśmy się tam pochylić nad nim, wprowadzić jakieś zmiany, bo było wiele zastrzeżeń dotyczących chociażby uczestnictwa zawodników z innych sołectw, więc tutaj, jeżeli byliby państwo zainteresowani w przyjrzeniu się temu regulaminowi i rozpatrzeniu, to bardzo serdecznie zapraszam. 31 może być godzina 18, tak żebyśmy mogli na spokojnie sobie się spotkać, porozmawiać, wnieść jakieś sugestie i zmienić ten regulamin, aby w marcu, kiedy ruszy Spartakiada, by już, miejmy nadzieję, że przystosowane do wszystkich sołectw. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Żukowską o zabranie głosu jeszcze. Nie zadałam odnośnie transportu i nie uzyskałam odpowiedzi. Bo weszła ustawa z dniem 2 stycznia zobowiązująca gminy, tak, do zorganizowania połączeń wszystkim mieszkańcom, co najmniej z gminą, z urzędem gminy.
i jak to będzie rozwiązane, jakie są propozycje, jakie są plany, bo chciałabym wiedzieć. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Państwo, odpowiadając na Pani pytanie, ja bym chciał, gdyby za tymi rozwiązaniami jeszcze płynęły pieniądze. Jeżeli ktoś wprowadza ustawę, która nas do czegoś zobowiązuje, to też bym prosił, aby uchwałodawca wskazał źródło finansowania, a najlepiej by było, gdyby na ten cel przeznaczył pieniądze. Nam naprawdę przybywa mnóstwo zadań, a za tym nie idą pieniądze. Poruszę tutaj sprawę oświaty, gdzie dokładamy kilkanaście milionów złotych. Na dzień dzisiejszy 15 milionów kosztuje nas oświata, panie skarbnik, tak? 7 milionów jest subwencji. 8, proszę państwa, milionów środków własnych. Także no, ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Ja powiem tak i zawsze to powtarzam. Gmina to nie jest przedsiębiorstwo. Jeżeli gdzieś, żeby wziąć pieniądze, komuś musimy je po prostu zabrać. W przypadku gminy od mieszkańców. Najprościej mówiąc, zwiększyć podatki. No, w innej możliwości tutaj niestety, drodzy państwo, nie ma. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo jeszcze, jeśli pani chce zabrać głos, bardzo proszę. No przepraszam, że przedłużam, ale przyszłam tutaj, bo jestem zainteresowana tą kwestią. Nie można by było iść na przykład śladem, przykładem innych gmin. Inne gminy na przykład wykorzystują autobus szkolny w tych godzinach, kiedy nie wozi uczniów, żeby jeden czy dwa kursy to nie są duże odległości. Odpowiadając na pani pytanie, autobus szkolny, który posiadała gmina, został sprzedany w poprzedniej kadencji. Nie mamy autobusu gminnego własnego. U nas dowożenie dzieci do szkół odbywa się na zasadzie zlecenia zadania podmiotowi zewnętrznemu. Zgadza się, który wygrał przetarg. Tak. Czy nie można by było dogadać się z tym podmiotem? Ja rozumiem ciężką sytuację gminy. Proszę państwa, można by było, tylko z tym się wiążą pieniądze. Ja rozumiem ciężką sytuację gminy, tak. Ale dobrze, to teraz proszę mi powiedzieć, jak to od strony prawnej wygląda, że jest ustawa, a nie jest realizowana. Ja wiem, nie ma pieniędzy, ja to naprawdę tak rozumiem. Czy pomiędzy Mokowem, ja bardzo przepraszam, panie burmistrzu, proszę, mogę? Proszę. Wie pani co, tutaj pan burmistrz z panią rozmawia, radni nic nie mówią, ponieważ podejrzewam, że nie wszyscy się orientujemy. Ja obiecuję, że na najbliższej komisji my się pochylimy nad tym tematem, a przede wszystkim, żeby móc z panią w jakikolwiek sposób rozmawiać i pomóc znaleźć jakieś tam wytłumaczenie, musimy mieć jedno przed oczami, rozkłady jazdy. Jak w tej chwili wygląda połączenie z Mokowem? Nie ma żadnego. Nie ma w ogóle żadnego autobusu, z ani Mokowa do Dobrzynia, ani z Dobrzynia do Mokowa? Ani do Halina, do lekarza człowiek starszy nie dojedzie, nie ma jak. Nie ma nawet pół połączenia. Mhm. Z Dobrzyniem jest bodajże o 7 rano. Tak. I to jest wszystko. Czyli jest teraz jeden ustawy, busik. Ja wiem, że to brutalnie zabrzmi, ale w myśl ustawy obowiązek spełniamy. Jest autobus o godzinie 7 rano, czyli w myśl ustawy gmina obowiązek spełniła. Ja wiem, że to znaczy, nie będzie to popularne, co ja powiem. Ten autobus jedzie z Dobrzynia do Mokowa rano. Aha, z Dobrzynia do Mokowa. Tak, on jedzie w drugą stronę. Ale wie pani co, no, gmina nie posiada czegoś takiego jak transport własny. Nie ma, nie, no nie mamy czegoś takiego, ani nie mamy w ogóle przedsiębiorstwa transportowego, ani nawet wspomnianego autokaru, który byłby nasz. A takie rozwiązanie, które pani proponuje, no jest to rozwiązanie kosztowne. Fajnie by było, żebyśmy mieli takie pieniądze, żeby móc zapłacić prywatnym przedsiębiorcom, żeby nam poszczególnych mieszkańców woził tam, gdzie sobie zechcą. Nie, nie tam, no, gdzie niestety sobie zechcą, tylko naprawdę mieszkańcy w Mokowie to są ludzie starsi. Większość niż 50% to są ludzie starsi. Niekoniecznie zmotoryzowani. I oni rowerkami zasuwają do Dobrzynia po zakupy. Rowerkiem jedzie ciężko chory, starszy człowiek do lekarza.
Mało tego, rozmawialiśmy, bo z koleżanką z koła gospodyń wiejskich byłam i z jednym z panów tutaj obecnych. Byliśmy na rozmowie z panem dyrektorem taboru transportu w Lipnie, z panem Kępińskim. Rozmawialiśmy, mało tego, oni chcą się przychylić i puścić więcej tych busików, bo puścili w tej chwili dwa kursy. Mhm. Mają być jeszcze kursy, które by połączyły, bo na przykład o godzinie 15.15 z Mokowa do Dobrzynia to nie ma po co jechać, tak? Bo urząd już i tak nie pracuje, bank nie pracuje. Kurs w ciągu dnia, który by jechał tam z Tłuchowa, przez Halin, przez Mokowo, wykręciłby. Z tym, że odrobinę dobrej woli z naszej strony, ze strony naszej gminy, żeby chociaż usiąść do rozmów. Tak. Tu nie chodzi o pieniądze. Ale wie pani co? Ja bardzo przepraszam, ja bardzo pani przerwę. Ta chęć i ta dobra wola, o której pani mówi, i odrobina chęci, i odrobina dobrej woli jest z naszej strony cały czas. Niestety z tej drugiej strony to nie chodzi o dobrą wolę, tylko właśnie o pieniądze. No dobrze, my jako koło pojechałyśmy 2x2 i dało się bez pieniędzy. 2x2 kursy dało się puścić. Proszę państwa, i super, i chwała społecznej inicjatywie. I naprawdę często jest tak, że społeczna inicjatywa jest w stanie dużo więcej zwojować niż urząd. Ale ja jeszcze sam, panie, na spotkaniu wiejskim, pani dokładnie pamięta, zachęcałem, żeby panie jako mieszkanki pojechały, bo tak jak pani przewodnicząca powiedziała, że zawsze tam oddolna inicjatywa, jeżeli mieszkaniec pojedzie, powie, że rzeczywiście jest potrzebna, jest. My kilkakrotnie do starostwa składaliśmy pisma z prośbą o ten kurs. Zgadza się, jest inaczej postrzegane, to się zgadza. Tak. Ale mało tego, rozmawialiśmy z dyrektorem Kępińskim i to nie jest tak, że dajcie nam 4000, to będzie. Dajcie nam tyle, ile możecie. Jedna gmina da 7, druga da 2, bo w tym roku nie może. I tak jest. Proszę panią, żeby jeszcze raz dobrze zatena. Jesteśmy częścią powiatu. Wszyscy płacimy podatki, z których między innymi utrzymuje się powiat i Powiatowy Zakład Transportu Publicznego. I ja naprawdę, państwo radni, ten, już płacimy podatki, czyli wszyscy na ten transport się składamy. I teraz jeszcze raz jako gmina mamy dopłacać dodatkowe pieniądze, przecież transport z nazwy jest powiatowy, czyli ma służyć mieszkańcom naszego powiatu. Naprawdę, to jest nie jest kwestia rozwiązań, bo jadą dwa busy, jeden za 5 minut jedzie drugi, kursu, żeby jechał przez Mokowo. Rozmawialiśmy o tym na spotkaniu wiejskim, pani dokładnie wie, jak to wyglądało. I właśnie dlatego jeden kurs puszczono przez Mokowo. Bardzo dobrze. I teraz, no właśnie, i bardzo dobrze, ja też się cieszę, chociaż ja mam czym jeździć. I teraz pracujemy nad tym, żeby drugi kurs z Tłuchowa do Dobrzynia puścić przez Halin i Mokowo. Tak, proszę pani, nawet z punktu widzenia biznesowego jest to, i zarządcy tych linii, jest to racjonalne rozwiązanie. Proszę panią, i ja jeszcze chciałbym raz powtórzyć, szereg gmin z naszego powiatu nie dopłaca złotówki do transportu powiatowego. Zgadza się, czyli nie dopłaca gmina, między innymi, przepraszam, Wielgę, Chrostkowo, Skępę, nie dopłacają żadnych pieniędzy. Być może zgadza się, nie mówię, że nie. Tylko teraz pytanie, jeżeli znowu nam, kobitkom, nie uda się niczego załatwić, czyli to Mokowo dalej będzie odcięte, tak? Drodzy państwo, ja rozumiem, że Mokowo, ale to nie jest tylko Mokowo. Zaraz się pojawi temat Krępy, Grochowalska, nie wiem, Dobrzynia, jesteśmy odcięci od Płocka. No niestety, proszę państwa, ktoś te kursy zlikwidował. Dlaczego? Bo nie były rentowne. Jeżeli, no, zgodzi się pani ze mną, że z punktu widzenia biznesowego, dlatego tam żaden autobus nie jeździ, bo po prostu by na tym nie zarobił. No jeżeli jedzie 40-osobowy autobus, jest nierentowny, bo jadą 3 osoby, no, ale tak, jeżeli leci mały busik, który ma miejsc na 8-10, już zaczyna być rentowny. No tak, tylko busika nie mamy. No nie mamy busika. No nie mamy busika, nie na nas tym. Tylko kwestia dogadania się z powiatowym. Ale my cały czas jak najbardziej chcemy się dogadać. No dobrze, to dlaczego tamta strona mówi co innego? Nie wiem, dlaczego tamta strona mówi co innego. Zorganizujmy może spotkanie trójstronne. Jak najbardziej możemy zorganizować. My zawsze wysyłaliśmy pisma po każdej interwencji mieszkańców. Ja na spotkaniu sam panie nakłaniałem, żeby panie tam pojechały. Cały czas, proszę państwa, bardzo byłem proszę na ostatniej sesji powiatu. Powiat ma 3,5 miliona nadwyżki.
Nie wiem, gdzie jest problem. Dobrze, to ja spróbuję się zorganizować, postaram się zorganizować spotkanie trójstronne. Czy państwo... Jak najbardziej jestem do dyspozycji. Są zainteresowani. Będziemy bardzo wdzięczni. Tak? Oczywiście, dobrze. Proszę panią, ale my w tej sprawie wysłaliśmy naprawdę dużo pism, spotykaliśmy się, żeby ten transport, my po prostu nie mamy pieniędzy, żeby dokładać na tego typu zadania. Rozumiem. Tak, najlepsze. Oczywiście, że tak. Dobrze, rozumiem, dziękuję. Proszę. Bardzo proszę, pan radny Pawłowski. W tej chwili pracują tylko 4 gminy z powiatowym urzędem, znaczy z powiatowym transportem. Gmina Tłuchowo, gmina Kikuł, gmina Lipno i gmina Bobrowniki, tak. One partycypują w kosztach, dokładają, mają prawo dokładać sobie kursy lub ujmować. W tej chwili jest 1 marca, będą nowe po prostu przejazdy, bo ja już tu przywiozłem dzisiaj do gminy nowy rozkład i po prostu tamte gminy, one prosiły, czy więcej, czy mniej tych przejazdów. Ale ta pani ma rację, bo wszedł taki teraz obowiązek, że wojewoda na terenie województwa, powiat na terenie powiatu, a gmina na terenie gminy. I jeżeli się nie dogadamy, to ja nie wiem, jak to będzie, bo autobusików jest tyle, ile jest, nie? A my przewozimy 8 tysięcy ludzi miesięcznie. Ja jeszcze raz powtórzę. Tu nie ma żadnej kwestii, my jesteśmy otwarci na rozmowy. Dziękuję. I jeszcze raz powtórzę. Transport powiatowy finansowany jest z pieniędzy publicznych podatników. Mieszkańcy gminy Dobrzyń nad Wisłą są częścią powiatu lipnowskiego. Nie nasza wina, na przykład, że jadąc do Lipna musimy przejechać przez Wielgę i nie da go się w żaden sposób ominąć. No właśnie, bo nawet jest jak, w takiej sytuacji. Tak, jest w takiej sytuacji. Nie musi. I dlaczego współpracować? Tak, nie musi. Czy nie przejedziemy musi. Przez Czarne, czy przejedziemy przez Zaduszniki, musimy zawsze przez gminę Wielgę przejechać. Ja myślę, że to jest kwestia dobrej woli, racjonalnego ułożenia kursów. Te kursy, tak jak pan radny powiedział, też się zmieniają na bieżąco, bo też tam ktoś na to patrzy, co jest rentowne, co jest nierentowne, gdzie lepiej pojechać, tak? I myślę naprawdę, że... Panie burmistrzu, nie ma w Polsce transportu, który by był opłacalny. Nie ma. Nawet MPK w Ocławku dokłada prezydent miasta 7 zł do kilometra. Panie radny, 7 zł do kilometra. O tym mówię. Czy to dokłada prezydent Wrocławka, to i tak idzie z ludzkich podatków. Pan prezydent nie dokłada z własnych pieniędzy, tylko z kasy urzędu gminy, tak jak u nas. To są pieniądze wszystkich podatników. Jeszcze raz powtórzę, gmina nie ma własnych pieniędzy. My nie mamy mennicy w piwnicy, szkoda. Nie produkujemy. Tyle, ile zbierzemy od mieszkańców, tyle, proszę państwa, mamy w budżecie. Dobrze, dziękuję państwu bardzo. Sądzę, że temat został wyczerpany, a faktycznie pochylimy się nad tymi tematami i zorganizujemy faktycznie takie spotkanie trójstronne, porozmawiamy, zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegało. Miejmy nadzieję, że pomyślnie zakończą się te rozmowy. I cóż, proszę państwa, rozumiem, że mogę zamykać obrady. W takim razie kończę, tak? Stwierdzę tą kwestię, można to z budżetu powiatu wyczytać. 3,5 miliona nadwyżki budżetowej. Więc gdzie jest problem pieniędzy? Dlatego o tym właśnie będziemy chcieli porozmawiać na tym spotkaniu. Pięknie dziękuję w takim razie wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszą sesję i zamykam obrady 17. sesji Rady Miejskiej w Dobrzyniu, a radnych proszę jeszcze o pozostanie.